Cześć, z tej strony Marek, a jesteście na kanale Kryptowaluty dla Początkujących. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam 25 tych najbardziej popularnych kryptowalut, żebyście w skrócie, w pigułce, poznali najważniejsze o nich właśnie informacje, żebyście nie musieli godzinami przeszukiwać internetu, a wszystko będzie zawarte w jednym miejscu, więc poświęcając pół minutki na każdym z nich, dowiecie się najzwyczajniej w świecie tych najbardziej interesujących dla wszystkich informacji. Najpierw ogłoszenia parafialne. Po pierwsze, słuchajcie, wynająłem biuro i to nie byle jakie, z pięknym widokiem na McDonald's. I oliwską halę, gdzie czasami odbywają się jakieś wydarzenia sportowe. Więc już od stycznia, jak skonfiguruję sobie cały sprzęt, zakupię i tak dalej, i tak dalej, będę dla Was stamtąd nagrywał. Wiadomo, zawsze warto zerkać na miejsce, gdzie ewentualnie można trafić, gdy ta hossa nie będzie taka, jaka sobie założyliśmy. Więc oczywiście to jest nic złego, ja z chęcią dla Was również kanapeczki przygotuję. W razie czego, ale ten McDonald's z tyłu myślę, że będzie fajnym takim, tutaj świecącym znakiem na tym zburzonym morzu, żeby każdy widział że ta normalna, ciężka praca też istnieje. Ja oczywiście takie osoby bardzo szanuję, które pracują w McDonaldzie czy gastronomii, bo sam tam pracowałem, ale chodzi po prostu o taką anegdotkę tutaj jakiś śmieszny czy nieśmieszny temat z tyłu, który się tam pojawia. Druga rzecz to fakt, że jest jeszcze airdrop aktywny na Bybicie. Słuchajcie, jest 10 dolarów, które można wypłacić sobie od razu dla każdego, dla pierwszych 100 osób. Tam jest chyba jeszcze kilkadziesiąt miejsc, nie wiem dokładnie ile. Nie sprawdza na bieżąco, ale jeszcze jak najbardziej to jest aktywne, więc rejestruj się, trzeba zrobić depozyt na 10 dolarów i zrobić pierwszy zakup kryptowalut też na 10, i dzięki temu dostajecie i kupon, który obecnie właśnie jest w promocji, i cashback tam do 3500 dolarów, w zależności od kwoty, jaką wpłacicie, i właśnie wypłacalne 10 dolków w tokenach BIT. One będą na początku stycznia przyznawane, więc po prostu kto pierwszy, ten lepszy. Link w opisie. No i trzecia rzecz: zapraszam Was na giełdę również Kryptomat. Tutaj możecie sobie zakupić kryptowaluty, sprawdzić kurs bitcoina, Ethereum, Ripple i innych właśnie kryptowalut. Można sobie rozpocząć szybko. Oczywiście trzeba zrobić KYC, zweryfikować się, ale później można sobie doładować to konto nawet kartą, przelewem bankowym, czy za pomocą jakichś funduszy kryptowalutowych. Więc jest tak naprawdę sporo opcji. Mam też aplikację na Google Playu oraz App Store. Opinie są bardzo dobre jak na razie o tej giełdzie, więc postanowiłem Wam ją pokazać. Również link do rejestracji znajdziecie w opisie. A co jest fajne, to mają taką zakładkę jak Ucz się", gdzie można właśnie, szczególnie osoby początkujące w kryptowalutach, w Świecie mogą się dowiedzieć właśnie, czym jest DeFi, jakie strategie inwestycyjne i cały przewodnik po blockchainie w jednym miejscu. Tutaj sobie znajdą, zapraszam serdecznie. Hedera jest najczęściej używaną zrównoważoną publiczną siecią klasy enterprise dla zdecentralizowanej gospodarki, która umożliwia osobom prywatnym i firmom tworzenie potężnych, zdecentralizowanych aplikacji, czyli Dappsów. Hedera została zaprojektowana jako bardziej sprawiedliwy i wydajny system, który eliminuje niektóre z ograniczeń, z którymi borykają się starsze platformy oparte na blockchainie, takie jak wolna wydajność i niestabilność. Projekt został sfinansowany poprzez początkową ofertę monet, czyli ICO w sierpniu 2018 roku i po raz pierwszy uruchomił otwarty dostęp do swojej sieci głównej nieco ponad rok później, we wrześniu 2019 roku. W ramach ICO inwestorzy mogli nabyć natywny token użytkowy platformy po najniższej możliwej cenie. VeChain rozpoczął działalność w 2015 roku jako prywatny łańcuch konsorcjum, współpracując z wieloma przedsiębiorstwami w celu zbadania zastosowań blockchain. VeChain rozpoczął Rozpoczął przejście na publiczny blockchain w 2017 roku z tokenem RC20 VEN, przed uruchomieniem własnego mainnetu w 2018 roku z stickerem VET. Wichej ma na celu wykorzystanie technologii rozproszonego zarządzania i internetu rzeczy, czyli Internet of Things, do stworzenia ekosystemu, który rozwiązuje główne problemy związane z danymi na wielu globalnych branżach, od medycznej po energetyczną, od żywności i napojów po zrównoważony rozwój. Wykorzystując moc danych pozbawionych zaufania, wiczeń buduje taki cyfrowy szkielet, który będzie postawiony. Z założeniem, tak? Tej czwartej rewolucji przemysłowej, która wymaga wymiany danych między np. samochodami, sprzętami elektronicznymi w czasie rzeczywistym i bez potrzeby weryfikacji, czyli tego zaufania między wieloma uczestnikami, Vice jest produktem twórcy i współzałożyciela Sunny i informatyka, który był wcześniej CEO w Louis Vuitton China. Axie Infinity to oparta na blockchainie gra handlowa i bitewna, która jest częściowo własnością graczy i jest przez nich zarządzana. Zainspirowany popularnymi grami, takimi jak Pokémon, Tamagotchi. Axie Infinity pozwala graczom zbierać, hodować, podnosić, walczyć i handlować stworzeniami opartymi na tokenach znanych jako Axis. Axie mogą przybierać różne formy, a do dyspozycji jest ponad 500 różnych części ciała, w tym części wodne, bestie, ptaki, robaki, rośliny i gady. Części z każdego rodzaju klasy występują w czterech różnych skalach rzadkości: pospolite, rzadkie, ultra rzadkie i legendarne, a AXIE mogą posiadać dowolną kombinację części ciała, co czyni je bardzo zmiennymi, a często rzadkimi i unikalnymi. Infiniti Infinity Zostało stworzone w 2018 roku przez SkyMavis, skupionego na technologii dewelopera gier z zespołem znajdującym się głównie w Wietnamie. Jego współzałożycielami byli Trung Nguyen i Alexander Larsen. Decentraland, czyli Mana, definiuje się jako pierwsza platforma wirtualnej rzeczywistości zasilana przez blockchain Ethereum, która pozwala użytkownikom tworzyć, doświadczać i zarabiać na treści i aplikacjach. W tym wirtualnym świecie użytkownicy kupują działki, po których mogą później się poruszać, budować i zarabiać. Decentraland został uruchomiony. Po początkowej ofercie monet o wartości 24 milionów dolarów, która została przeprowadzona w 2017 roku, Wirtualny Świat uruchomił swoją zamkniętą betę w 2019 i utworzył się dla publiczności w lutym 2020 roku. Od tego czasu użytkownicy stworzyli szeroką gamę doświadczeń na swoich działkach Land, w tym interaktywne gry, rozległe sceny 3D i wiele innych takich właśnie doświadczeń. Decentraland był współzałożony przez Ariela Mailisha i Estabena Ordano. Obaj ustąpili z głównych stanowisk ale nadal pracują obok Centraland jako doradcy. Stellar. Mówiąc prosto, to Stellar jest otwartą siecią, która pozwala na przenoszenie i przechowywanie pieniędzy. Kiedy został wydany w lipcu 2014 roku, jednym z jego celów było zwiększenie włączenia finansowego poprzez dotarcie do nieubankowionych na całym świecie, ale wkrótce potem jego priorytety zmieniły się na pomoc firmom finansowym w łączeniu się ze sobą za pomocą technologii blockchain. Rodzimy token sieci, czyli Lumen. XLM służy jako pomost, taka furtka, która sprawia, że handel aktywami ponad granicami jest mniej kosztowny. Wszystko to ma na celu rzucenie wyzwania istniejącym dostawcom płynności, którzy często pobierają wysokie opłaty za podobne usługi. Jeśli wszystko to brzmi znajomo, warto zauważyć, że Stellar był pierwotnie oparty na protokole Ripple Labs, a blockchain powstał w wyniku hardforka, a kod został następnie przepisany na nowo. Tron to system operacyjny oparty na blockchainie, który ma na celu zapewnienie, że technologia ta nadaje się do codziennego użytku podczas debitku. Coin może obsłużyć do 6 transakcji na sekundę, a Ethereum do 25. Tron twierdzi, że jego sieć ma zdolność do 2000 transakcji na sekundę. Jest on również jednym z najbardziej popularnych blockchainów do budowania właśnie dAppsów, czyli zdecentralizowanych aplikacji. Firma Tron została założona poprzez, przez Justina Sana, który obecnie pełni funkcję dyrektora generalnego. Wykształcony on został na Pekin University of Pennsylvania, został wyróżniony przez Forbes Asia w serii 30 Under 30 dla najlepszych przedsiębiorców. Urodzony w 1990 roku, w przeszłości był również związany z firmą Ripple, pełni funkcję jej głównego przedstawiciela w regionie Wielkich Chin. Bitcoin Cash to elektroniczny system gotówkowy typu peer-to-peer, -peer, który ma stać się solidnym pieniądzem globalnym szybkimi płatnościami, mikropłatami, prywatnością zapewnioną i dużą pojemnością transakcyjną. No mają po prostu duże bloki, słuchajcie, więc w ten sam sposób, w jaki fizycznie pieniądze, takie jak banknot dolarowy, są przekazywane bezpośrednio osobie, której się płaci, płatności Bitcoinem Cash są wysyłane bezpośrednio od jednej osoby do drugiej. Jako bezpozwoleniowa, zdecentralizowana kryptowaluta, Bitcoin Cash nie wymaga zaufanych stron trzecich ani banku centralnego. W przeciwieństwie do tradycyjnych pieniędzy Fiat, bitcoin cash nie zależy od pośredników pieniężnych, takich jak banki, procesory płatności, transakcje nie mogą być cenzurowane poprzez rządy lub inne scentralizowane korporacje. Podobnie fundusze nie mogą być zajęte lub zamrożone, ponieważ finansowe strony trzecie nie mają kontroli nad siecią Bitcoin Cash. Algorand jest samowystarczalną, zdecentralizowaną opartą na blockchainie siecią, która wspiera szeroki zakres zastosowań. Algorand będzie wspierać obliczenia, które wymagają wiarygodnych gwarancji wydajności, aby stworzyć nowe formy zaufania. Minet Algoranda stał się żywy w czerwcu 2019 roku i był w stanie obsłużyć prawie 1 milion transakcji dziennie na grudzień 2020. Silvio Mikali jest profesorem informatyki na Instytucie Technologicznym i założył Firmy Algorand jest laureatem Nagrody Turinga którym był właśnie w 2012 roku, za fundamentalny wkład w teorię i praktykę bezpiecznych obliczeń dwupodmiotowych elektronicznej gotówki, kryptowalut i protokołów blockchain, to czyni go jednym z czołowych twórców kryptowalut na świecie. Chainlink, założony w 2017 roku, jest warstwą blockchain, która umożliwia działanie uniwersalnie połączonym inteligentnym kontraktom. Poprzez zdecentralizowaną sieć, chainlink pozwala blockchainom na bezpieczną interakcję z zewnętrznymi kanałami danych, zdarzeniami i metodami płatności, zapewniając najważniejsze informacje poza łańcuchem. Sieć Chainlink jest napędzana przez dużą społeczność, open source dostawców danych, operatorów węzłów, twórców inteligentnych kontraktów, badaczy, audytorów bezpieczeństwa i innych. Firma koncentruje się na zapewnieniu zdecentralizowanego uczestnictwa dla wszystkich operatorów węzłów i użytkowników, którzy chcieli i chcą dalej wnieść swój wkład do sieci. Sergiej Nazarów jest współzałożycielem i dyrektorem generalnym w Chainlink Labs, ukończył studia z zakresu administracji biznesowej na Uniwersytecie Nowojorskim ze szczególnym uwzględnieniem filozofii i administracji. DAI jest oparty na Ethereum stablecoinem, którego emisja i rozwój są zarządzane poprzez Maker Protocol i zdecentralizowaną autonomiczną organizację MakerDAO. Cena DAI jest powiązana z dolarem amerykańskim, jest zabezpieczona mieszanką innych kryptowalut, które są deponowane w skarbcach inteligentnych kontraktów za każdym razem, gdy wybijany jest nowy token. Jedną z cech charakterystycznych DAI jest to, że nie został on stworzony poprzez pojedynczą osobę lub małą grupę współzałożycieli. Zamiast tego, rozwój oprogramowania, którego zasila i emisja nowych tokenów jest zarządzana przez MakerDAO. I MyCare Protocol. MyCareDAO jest zdecentralizowaną autonomiczną organizacją, rodzajem firmy, która działa w sposób zdecentralizowany poprzez wykorzystanie inteligentnych kontraktów, samowykonywalnych umów wyrażonych w kodzie oprogramowania i wykonywanych na blockchainie Ethereum. Uniswap to popularny, zdecentralizowany protokół handlowy, znany ze swojej roli w ułatwianiu automatycznego handlu z decentralizowanymi tokenami finansowymi, czyli DeFi. Uniswap ma na celu utrzymanie tego handlu tokenami całkowicie otwartego, jakby dla każdego, tak? Kto posiada tokeny, jednocześnie poprawiając wydajność handlu w porównaniu z tym na tradycyjnych giełdach. Projekt tworzy większą wydajność poprzez rozwiązywanie problemów z płynnością za pomocą zautomatyzowanych rozwiązań, unikając problemów, które nękały pierwsze zdecentralizowane giełdy, czyli Dexy. Uniswap powstał jako plan wprowadzania IMM na Ethereum do szerszej publiczności, twórcą platformy jest programista Ethereum Hayden Adams. Litecoin ogłoszony jako Bitcoin 2.0 powoli spełnia swoje obietnice, ale pozostaje solidny, pozwalając na realizację większej liczby transakcji po niższych kosztach niż Bitcoin. Ta kryptowaluta została stworzona w oparciu o protokół Bitcoina, ale różni się pod względem zastosowanego algorytmu haszowania, czasu transakcji blokowych i kilku innych czynników. Litecoin ma czas bloku wynoszący zaledwie 2,5 minuty i wyjątkowo niskie opłaty transakcyjne, dzięki czemu nadaje się do mikrotransakcji i płatności w punktach sprzedaży. Litecoin został założony przez Charliego Lee, kryptowalut i nazwiska jakby nie patrzeć cieszące się dużym szacunkiem w branży crypto.com i crow token jest jakby tokenem natywnym dla open source'owej zdecentralizowanej platformy blockchain jaką jest właśnie giełda między innymi crypto.com jest to firma zajmująca się handlem płatnościami i usługami finansowymi w Przyszłości crypto.com planuje rozszerzyć zasięg platformy Crow, aby zasilić również inne swoje produkty. Ten Crowcoin został uruchomiony przez firmę właśnie crypto.com w ramach jej wizji umieszczenia kryptowaluty w każdym portfelu, a sama wizja firmy została założona w czerwcu 2016 roku jako Monaco Technologies przez Chrisa Marszalka, Rafaela Melo i Jarego Or oraz Bobiego Bao. Polygon to platforma oparta na Ethereum, wprowadzona jako rozwiązanie warstwy drugiej. Matic Token wykorzystuje algorytm konsensusu, proof of stake i ma na celu zmniejszenie złożoności Skalowania. Wszystkie transakcje są realizowane natychmiastowo, ponieważ blockchain jest dobrze zorganizowany i łatwy w użyciu. Tokeny MATIC można zarobić oferując zasoby obliczeniowe sieci Polygon. Token MATIC będzie nadal istniał i będzie odgrywał coraz ważniejszą rolę zabezpieczając system i umożliwiając zarządzanie. Polygon, dawniej MATIC Network, został uruchomiony w październiku 2017 roku, a Polygon został współzałożony przez Yanti Kanani, Sandipa Naywala i Anuraga Arjuna, dwóch doświadczonych programistów blockchaina i konsultanta biznesowego. Shiba Inu została stworzona w sierpniu 2020 roku. Jest to Memcoin, który szybko zyskał rozgłos. Jest to kryptowaluta oparta na Ethereum, taka jak Dogecoin. Na stronie Shiba artyści mogą stworzyć własną sztukę jako NFT. Moneta Shiba Inu została stworzona anonimowo w sierpniu 2020 roku pod pseudonimem Rayoshi. Ten token Mem szybko zyskał na szybkości i wartości, ponieważ społeczność inwestorów została przyciągnięta przez uroczy urok monety w połączeniu z nagłówkami i tweetami od osobowości takich jak Elon Musk i Vitalik Buterin. Shiba Inu no i tokenship są częścią roju kryptowalut o tematyce psiej. Dogecoin został zapoczątkowany jako żart oparty na internetowym memie obsie, i przedstawiający Shiba Inu na swoim logo. Jest to cyfrowa waluta open source, która została rozwidlona z Litecoinem. Elon Musk, dyrektor generalny Tesla, tweetuje, że Dogecoin jest jego ulubioną monetą. Jest używana do mikrotransakcji oraz dodawania napiwków za artykuły. W 2014 roku członkowie zespołu Dogecoina utworzyli fundację non-profit, która miała zapewnić wsparcie, rzecznictwo, ochronę znaków towarowych i zarządzanie projektem kryptowalutowym. Jednak z czasem fundacja została rozwiązana. Po kilku latach nieaktywności fundacja została ponownie uruchomiona w 2021 roku z odnowionym naciskiem na wspieranie ekosystemu Dogecoin, społeczności i promowanie przyszłości Dogecoin Blockchain. Oprócz niektórych z oryginalnego zespołu głównego, projekt ma teraz kilku doświadczonych graczy branżowych jako część swojej rady doradców. Jeśli o nich chodzi, to w skład grupy wchodzą założyciel Dogecoin Billy Marcus, główny deweloper projektu Max Keller, założyciel Ethereum Vitalik Buterin oraz Elon Musk reprezentowany przez szefa biura rodzimego Maska czyli Jared Birchell. Polkadot jest wielołańcuchowym protokołem typu open source sharding, zapewniającym zarządzanie i operacje sieciowe. DOT tworzy parachainy, czyli równoległe łańcuchy, co oznacza, że może wykonywać wiele transakcji na kilku łańcuchach równolegle, co ostatecznie poprawia skalowalność. Protokół Polki DOT łączy publiczne i prywatne łańcuchy sieci bez zezwoleń, wyrocznie i przyszłe technologie, umożliwiając tym niezależnym blockchainom bezinteresowną wymianę informacji i transakcji za pośrednictwem łańcucha przekaźnikowego. Polkadot. Rodzimy token dot służy trzem wyraźnym celom. Zapewnieniu zarządzania siecią i operacjami oraz tworzeniu parachain. DOT została założona przez web Free Foundation, szwajcarską fundację założoną w celu stworzenia w pełni funkcjonalnego i przyjaznego dla użytkownika zdecentralizowanego internetu jako projekt open source. Jej założycielami są dr Gavin Wood, Robert Habermeier i Peter Chaban. Avalanche jest jedną z najszybszych platform smart contracts w branży blockchain. Tokeny AVAX służą do uiszczania opłat przy niskich kosztach i szybkiej prędkości. Jest to jeden z Ethereum, mający na celu zdetronizowanie Ethereum jako najpopularniejszego blockchaina dla smart kontraktów, ma to osiągnąć poprzez wyższą wydajność transakcji, aż do 3.500 transakcji na sekundę przy jednoczesnym braku kompromisów w zakresie skalowalności. Jest to możliwe dzięki unikalnej architekturze Avalanche. Sieć Avalanche składa się z trzech indywidualnych blockchainów, X-Chain, c -Chain i p -Chain. a po uruchomieniu głównej sieci w 2020 roku, Avalanche pracowała nad rozwojem własnego ekosystemu dApps i DeFi. Różne projekty oparte na Ethereum, takie jak SushiSwap i TrueUSD zintegrowały się z Avalanche, ponadto platforma stale pracuje nad poprawą interoperacyjności między własnym ekosystemem a Ethereum. Terra jest to protokół blockchain używany do stabilizacji cen stabilnych monet i, czyli stablecoinów, tak? I oferuje szeroką adopcję walut fiat. Moneta Luna jest tokenem użytkowym i zarządzającym, służącym do obsługi mechanizmów zabezpieczających. To zabezpiecza i wspiera stabilność cenową stablecoinów w sieci Terra. Rozwój na Terra rozpoczął się w styczniu 2018 roku, a jego mainnet oficjalnie wystartował w kwietniu 2019. Od września 2021 roku oferuje stablecoiny powiązane z dolarem amerykańskim, południowo-koreańskim, wonem, mongolskim, Tugrikiem i koszykiem walut specjalnych praw Międzynarodowego Funduszu Walutowego i zamierza rozwijać również dodatkowe opcje. Terra została założona w 2018 roku, w styczniu przez Daniela Shina i do Kwona. Obaj wymyślili projekt jako sposób na napędzenie szybkiej adopcji technologii blockchain i kryptowalut poprzez skupienie się na stabilności cen i ich użyteczności. Kwon objął stanowisko dyrektora generalnego Terraform Labs, firmy stojącej za Terra. XRP, używane do przyspieszenia transakcji dla dużych instytucji bankowych, jest uważane za jedną z największych kryptowalut na świecie, ponieważ w swojej hierarchii zatrudnienia zrzesza ponad 150 osób. Na początek ważne jest to, aby zrozumieć różnicę między XRP, Ripple i RippleNet. XRP jest walutą, która działa na cyfrowej platformie płatniczej zwanej RippleNet, która jest na szczycie rozproszonej bazy danych księgi zwanej XRP Ledger. Podczas gdy RippleNet jest prowadzony przez firmę o nazwie Ripple, XRP Ledger jest open source i nie jest oparty na blockchain, ale raczej na wcześniej wspomnianej rozproszonej bazie danych Ledger. Cardano, czyli lider wśród blockchainów trzeciej generacji, wyróżnia się na pewno innowacyjną architekturą warstwową dla swojej platformy inteligentnych kontraktów, która również ma na celu konkurować z Ethereum. Kupię się na inter Operacyjności z, in, z innymi kryptowalutami poprzez naprawę takich kwestii jak skalowalność i zdemokratyzowane głosowanie. W sierpniu 2021 roku Charles Hoskinson, czyli CEO projektu, ogłosił uruchomienie hardforka Alonso, powodując gwałtowny wzrost ceny Cardano, które zyskało 116% w ciągu następnego miesiąca. 12 września 2021 roku Cardano Alonso Hardfork zostaje oficjalnie uruchomiony, przynosząc funkcjonalność inteligentnych kontraktów do blockchainu. Ponad 100 inteligentnych kontraktów zostało Wdrożonych w ciągu następnych 24 godzin po uruchomieniu. Solana, czyli stosunkowo świeża kryptowaluta, nowo uruchomiona, ma na celu udostępnienie zdecentralizowanych finansów, DeFi, tak, na całym świecie. Poprawia ten projekt skalowalność za pomocą algorytmu konsensusu, Proof of History i Proof of Stake, podczas gdy pomysł i wstępne prace nad projektem rozpoczęły się w 2017 roku. Solana została oficjalnie uruchomiona w marcu 2020 roku poprzez Fundację Solana z siedzibą w Genewie w Szwajcarii. Anatolij Jakowenko to najważniejsza osoba stojąca za Solaną. Jego kariera zawodowa rozpoczęła się w firmie Qualcomm, gdzie szybko piął się po szczeblach kariery i w 2015 roku został starszym menedżerem do spraw inżynierii personalnej. Później jego ścieżka zawodowa uległa zmianie, a Jakowenko objął nowe stanowisko inżyniera oprogramowania w Dropboxie. BNB, czyli Binance Coin kryptowaluta stworzona przez giełdy Binance w celu zmniejszenia kosztów transakcyjnych podczas handlu. Uruchomiona w lipcu 2017 roku Binance jest najważniejszą na świecie giełdą kryptowalutową w oparciu o dzienny wolumen obrotu. Binance ma na celu doprowadzenie giełd kryptowalutowych do czołówki działalności finansowej na całym świecie, a ideą stojącą za nazwą Binance jest pokazanie tego nowego paragdymatu w globalnych finansach, binary finance, czyli Binance. Oprócz tego, że Binance jest największą na świecie giełdą kryptowalut, uruchomili oni również cały ekosystem funkcjonalności dla swoich użytkowników. Sieć Binance obejmuje Binance Chain, Binance Smart Chain, Binance Academy, Trust Wallet i projekty badawcze, które wykorzystują moc technologii blockchain, aby przynieść światu finanse nowej generacji. Binance Coin jest integralną częścią udanego funkcjonowania wielu podprojektów Binance. Ethereum wprowadziło inteligentne kontrakty do blockchaina, szybko przetwarza transakcje i uruchamia smart kontrakty. Niestety w ostatnim czasie koszt dency transakcji oscyluje w granicach 50 do 100 zł. Lider w dostarczaniu solidnej platformy dla zdecentralizowanego rozwoju aplikacji. Fundacja Ethereum oficjalnie uruchomiła blockchain 30 lipca 2015 roku pod prototypem o nazwie kodowej Frontier. Od tego czasu nastąpiło kilka aktualizacji sieci, a na czele Ethereum stoi Vitalik Buterin. Bitcoin jest pierwszą kryptowalutą, która stworzyła rynek dla wszystkich cyfrowych tokenów i opracowała koncepcję technologii blockchain. BTC powstał w 2008 roku jako waluta cyfrowa typu Peer-to-peer, -peer, wszystkie transakcje są przeprowadzane za pośrednictwem zdecentralizowanej sieci, bez zależności od stron trzecich. Niektóre koncepcje podobnego typu zdecentralizowanej waluty elektronicznej były wcześniejsze niż BTC, ale Bitcoin jest pierwszą kryptowalutą, która faktycznie weszła do użycia. Słuchajcie, na koniec chciałbym was poinformować, że projekt, który pokazywałem w jednym z filmów, czyli Mouse Hand, e, zrobił dzisiaj w najlepszym momencie chyba razy 20 parę 2,5% e, na samym listingu. To jest projekt z tego launchpadu Cedify, o którym jakby film jest w trakcie tworzenia, chcę wam zebrać wszystkie informacje i poinformować, jak można w tym uczestniczyć. Oczywiście nie jest to tania sprawa, żeby wejść w ten Launchpad, który cały czas e, wypuszcza jakieś to nowe tokeny z małym Initial Market Cap, dzięki czemu mogą rosnąć. Trzeba minimum zainwestować parę nasie tysięcy. Zł, a zabawa zaczyna się dopiero od paru dziesięciu, czy nawet paru set tysięcy złotych. Zabawa raczej dla takich zaawansowanych inwestorów, ale myślę, że część osób tak czy siak może to zainteresować, bo wiele osób właśnie na moim kanale wychodzi ze swoich biznesów, z nieruchomości i szuka alternatywnych dróg, inwestycji lub na przykład pracuje za granicą i jest w stanie dwóch, trzech, czterech lat zorganizować sobie kilkaset tysięcy złotych w gotówce. Na launchpadzie cd właśnie też wychodzi Universe Island w najbliższym czasie. Będzie kolejny projekt, taki jak Metastra, Like, Bit Hotel, no i jeszcze na przykład widzimy tutaj taki projekt jak The Parallels, o, których, o którym informacji będzie więcej w najbliższym czasie, więc słuchajcie, obserwujcie na bieżąco filmy, bo chcę ten dedyk zrobić i dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy taki film, na który poświęciłem jakby nie patrzeć bagatela sporo czasu z 25 kryptowalutami, żeby dowiedzieć się o nich wszystkiego w pigułce tych najważniejszych informacji, czy Wam się po prostu podobał, pamiętajcie o subskrypcji kanału i sprawdzeniu linków w opisie, szczególnie weźcie udział sobie w tym właśnie airdropie od Bybit, który dla Was załatwiłem dla pierwszych 100 osób, łączy jest ponad 80 zł do odbioru, w zasadzie za darmo, tylko trzeba wykonać jakiś tam obrót, potem te kryptowaluty można sobie odesłać na inny portfel czy inną giełdę, ale ja polecam korzystać z Bybita, bo sam na nim przesiaduję i czasami jeżeli wypada zrobić jakiś daily trading i widzę, że jest okazja, no to właśnie na Bybit to sobie tworzę, więc sprawdźcie linki w opisie, wpadajcie na mojego Twittera i widzimy, słyszymy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!